Hej, witam was bardzo gorąco, ja jestem Duc, a to znów niesławny i Cole McGrath. Nie widzieliśmy się już całkiem długo, to też usilnie prosiliście mnie o kolejny odcinek. Cieszę się bardzo, że tak ciepło i entuzjastycznie podchodzicie do tej serii i muszę wam od razu na wstępie powiedzieć, że wyjaśniła się zagadka odnośnie misji pobocznych. Otóż będziemy robić tak, jak zapowiadałam, większością waszych głosów po prostu. Jakkolwiek wracamy teraz do Zika na dach. Nie możesz dać kuli promieni Fedziom, stary. Mam inny wybór. Człowieku, wiesz co oni z tym zrobią? Szczególnie jeśli macza w tym palce Pentagon? To broń ostateczna. Więc co sugerujesz, Jedediah? Schowamy ją pod twoją kanapą? Tylko mama mówi do mnie Jedediah. Ale to w tej chwili nieistotne. Słuchaj, otwórzmy ją i dajmy wszystkim moce. Tylko w ten sposób nie zostaniemy wydymani. A myślałem, że już nas wydymali. Każdy człowiek odpowiada za całe dobro, którego nie dokonał. Volter. Dzień 15. Zaznaczyłam pozycję następnej podstacji na twoim GPS-ie, Cole. A czy nie powinienem szukać Johna i kuli promieni? Musisz patrzeć z szerszej perspektywy. Za każdym razem, gdy przewracasz zasilanie w jakiejś części miasta, twoje moce potęgują się. Moim zdaniem nie jest to marnowanie twojego czasu. Odezwa się, gdy włączysz tę podstację. Jaka słuchana, włącz podstację, albo więcej nie porozmawiamy. W sumie nie byłaby to jakaś wielka tragedia, gdyby... Oj, nie to. Gdyby więcej się nie odezwała. Gdzie ta podstacja? Ojejka, daleko. No dobrze, to zacznijmy sobie z tej strony. Misją poboczną. Cyk. Tak się... O, będziemy leczyć ludzi, słuchajcie. Ja lubię leczyć ludzi, a poza tym... wydaje mi się, że później dostanę ten... obszarowe leczenie, więc to będzie chyba szybciej. Stosunkowo szło. Z tego, co kojarzę oczywiście. Mogę się mylić. Nie, nie. Nie łap się. Oj, przepraszam. Zabierają tłumy ludzi, zrób coś! Sir, yes sir. Robi się. Gdzie wy tutaj? A, wy tu. Nie myślałam, że będą tak blisko mnie. Ojej, uderzyłam tam człowieka niechcący. Ty mi tu żadnymi granatami, stary, nie rzucaj przez przypadek. Trochę ofiar otoczenia, może się uda. Okej. Jednak się nie udało, miałam nadzieję, że... Okej. Wszyscy. Fajnie, i kolejny obszar przejęty. Mówię wam, że to jest znacznie łatwiej grać, jeśli te obszary należą do mnie. 35%. Pajacy uciekają, super! Tak trzymaj, stary. Rozwal parę ubów. A tych, których tutaj... Przypadek zraniłam, od razu się wyleczy, żeby nie było jakichś tam problemów z moim sumieniem. Część tych misji pobocznych oczywiście zrobię sobie poza wizją, tak żebyście nie musieli tego... Oj, chory. Oglądać. Będzie pewnie tak wam wygodniej. Ojej, miśki. Chodzą za mną i mi klaskają. No proszę. Potrafią okazać przynajmniej wdzięczność. Czy widzicie, ale tam jest zniszczony most. A wy tutaj, przepraszam, teraz co robicie, chłopcy? Improwizujecie, tak? Bawicie się w złych ludzi. No to ja się zaraz pobawię w tego dobrego, Superferosa. Jak Herkules. Może będą mówić mi Muskules. Sorry, to był cytat z bajki. Znaczy trochę zmieniony cytat z bajki, ale też się liczy. Widzę, że ktoś jeszcze tam do mnie... Dobra, postaram się szybko przebiec tam jakoś. Bardzo szybko przebiec. O cholera, już widzę, w czym problem. Ja po prostu tutaj nie ma zasilania, dlatego oni tutaj wszyscy są, a ja tutaj jestem na tej straconej pozycji. No ale może się uda, może się uda. Uwaga, 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 widzę kanały. Tak. Dobry towar. Dzień dobry, Moja, trochę... jestem w kanale. Creepy. Wkrótce jest przywrócę zasilanie. Dobra.
Dzisiaj nie będziemy już próbować wchodzić do wody swoją drogą. Pytaliście ostatnio, czy kol śmierdzi, bo skoro nie może używać wody ani jej dotykać w żaden sposób, to jak się myje? No, też jestem w sumie ciekawa. Niestety w grze nie jest to chyba nigdzie wyjaśnione. O, fajnie. To jest bardzo przydatna umiejętność, powiem wam szczerze. Przyspiesza podgrzewanie. Siatka indukcyjna. Te moce zawsze się jakoś nazywają i później są takie misje z fotografami, którzy chcą sfotografować konkretne rzeczy, które robimy. A teraz połowę czasu poświęcę na mieszanie cię z błotem. Sądzę, że powinieneś go odwiedzić. Wierz mi, chętnie bym to zrobił. I tak nie wiem, gdzie się ukrywa. Pewnie zadekował się w starej stacji telewizyjnej w dzielnicy historycznej. Jeśli go znajdziesz, pokaż mu, co cię stać. Musi wyłączyć się mielenia jezerem. Anyway. Misje z fotografami. I ci fotografowie proszą, żeby Cole robił konkretne rzeczy, żeby mogli to sfotografować i gdzieś tam umieścić. I tam właśnie często pojawiają się te nazwy, jak siatka indukcyjna czy coś innego, i ja za cholerę nigdy nie wiem, co jest to, i muszę się głowić godzinami, zastanawiać, co mam zrobić, aż kiedyś się okazuje, o, to było takie banalne. O jeny, koleś z tym. Doleci? Nie doleci. Zmarnowałam tylko energię. Au. Au. Au, woda. Au. Wała. Dobra, zdenerwowałeś mnie, stary. Dobra, zginął w wodzie. Pewnie się powtarzam, ale za zabicie kogoś w wodzie też jest achievement. Na pewno się powtarzam zresztą. Dobra, kol podładowany. Masz pan prądek. A dobra, tam nie da się wejść. To. Bałam się, że zjedzie. Dobrze. I tu widzę, mamy przewód. Panie Cole, jakbyś tak za daleko poleciał, to by było bardzo nieprzyjemne swoją drogą. Słaby widok stąd. Aj, myślałam, że tamten jest w wodzie. Zgin. No, wracaj! Trafiaj. Idealnie. Jeszcze żyje, ale chyba nie trafię go z tej odległości. O, ale z tej już chyba nam radę. Pięknie. Zawsze jak się tak suwa, to się boję, że się zsunie przez przypadek aż do wody. Co w ogóle nie byłoby przyjemne. O, właśnie. Dobra. Tak pro forma go doładowuje. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Kurde, trzeba było ich najpierw... Fuck! Fuck, 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 call! Nie! Dobrze, było dobrze. Momentami go nienawidzę, po prostu go momentami nie cierpię. No już, znikaj, bo drażni mnie to. Na ekranie strasznie. Nie wiem, ale chyba minęła już to taka moda na właśnie w ten sposób oznaczanie obrażeń, które dostaje bohater. Był taki okres, że po prostu w każdym FPS-ie, w każdej grze akcji właśnie w ten sposób sygnalizowało się... Zgin. Sygnalizowało się obrażenia, które dostaje bohater. I często, gęsto było to zamieniane za pasek zdrowia, co już w ogóle było takie troszeczkę mech. No, ale rozumiem. Zmiany w systemie też są potrzebne. Wiem, że mogłabym teoretycznie wskoczyć na ten przewód i zabić ich z przewodu, a jednocześnie tam
sunąc tak jakby do nich i zabijać, ale zdolności manualne, sami rozumiecie. Ała. Hopsasa. Do lasa. Proszę bardzo, podstacja naładowana. Chyba właśnie włączyliśmy całą dzielnicę Neonu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Game Nuts. No i mapę pokażcie jeszcze. 500 doświadczenia, miło. Miło, miło, miło. Nie, jeszcze jedna podstacja chyba została. Dobra robota, Cole. Gdy będziesz gotowy, sprawdzisz dla mnie kilka rzeczy. Jedna z nich może zaprowadzić nas do Johna. Okidoki. Spójrzmy na mapę. Dobra, przekaźniki. Skoczymy do przekaźników, których oczywiście nienawidzę. Ale przynajmniej będziecie mieli okazję się... Lol? No dobra, to pójdziemy tutaj, skoro tutaj jest bliżej. Lekarz, to pewnie będzie chciał leki, albo jeszcze coś innego. Jacyś szaleńcy niszczą moją klinikę. Jasne. Możesz się nimi zająć? Proszę, musisz ich dopaść i odzyskać moje zapasy. Okej. Okay. Aha, no, czyli muszę gonić ich, bo mają zapasy. Stój tam. Okej. Okay. Jeszcze jeden gdzieś tam pobiegł, widziałam. Przestań do mnie strzelać! Jeszcze mnie zabije zaraz i już w ogóle będzie drama. Ładuj się z sygnalizacji. Sygnalizacja, dobra rzecz. Gdzie on jest? Jest i on. Dobra. Spadł. Z dachu, to początek czegoś niezwykłego. Dobra, a gdzie ten... Trzeci pobiegł. No fajnie, stoi sobie za różkiem. Dobra. Uuu, biegną jego koledzy. Jep. Zabieraj i spadamy stąd czym prędzej. Uj, nie żyje już. Ja chciałam leczyć, a ona już... Ciągle zapominam, że to trzeba przytrzymywać, to po prostu kliknąć. Dobra. Nie wiem, czy tą poboczną misję już kiedyś widzieliście, jeśli nie, to jest... ciekawe. To jest ten moment. Przemytnicy narkotyków. Okej. Okay. Ile ja dostałam doświadczenia za to? 1100 czy 100 to było, czy 110? Dzięki tym zapasom ocalę wielu ludzi. Nie wątpię, stary, ale tak fajnie jeszcze byłoby, nie wiem, przejazd odblokować czy coś. No. Może to wam pomoże jakoś, pewnie nie, ale ja czuję się z tym lepiej. No dobra, to jest najbliżej, nie? Nie będziemy w takim... O! To też jest dobry tip na robienie, przepraszam, misji w grze. Będziemy chodzić do tego, co jest najbliżej. Widzisz ten stary pociąg? Ojej. Żniwiarze zamknęli w nim jakichś ludzi. Są zakładnikami. Dzięki czemu ludzie z Neonu są spokojni. Co więcej, możliwe, że jest tam John. Mam ich uwolnić? Nie. Jesteś w sercu terenu żniwiarzy, a oni zabijają każdego, kto próbuje uciekać. Musisz doprowadzić pociąg w bezpieczne miejsce. Jak mam to zrobić? Popchnąć go? Jesteś żywą trzecią szyną. Dotykaj pierwszego wagonu, a będzie sam jechał. Za tą misję... musiałam brać się kilkukrotnie, kiedy grałam na poziomie hard. Była po prostu nieznośna. Ale lubię tą misję. Ostatnio ktoś mi zarzucił, że nie lubię żadnej misji, mimo iż mówię, że lubię grę, co w ogóle nie jest bez sensu. No i fakt, jest bez sensu. Teraz tak, jak staję na pierwszym wagonie,
to on chce jechać. Niestety on w tym momencie nie może jechać z tego prostego... Nie jedź, nie jedź, nie jedź, nie jedź. A Cole potrafi jeździć po torach, ale okej. Z tego prostego względu, że muszę usunąć z drogi samochody, które jak zwykle robią mi pod górkę. Spokojnie. I z pociągu niestety nie mogę się ładować, co jest dodatkowym dla mnie utrudnieniem. Ponieważ jak na pewno się spodziewacie, nie będzie... Pociąg się zatrzymuje. Żniwiarze musieli odciąć zasilacz niskiego napięcia znajdujący się pod szynami. Ładuj zasilacz, dopóki tablica nie zaświeci się na zielono. Wtedy pociąg powinien ruszyć. Poszukam zasilacza. Jak zapewne wiecie, nie będzie to takie proste i oczywiście znajdą się tysiące, miliony żniwiarzy, którzy będą próbowali mi utrudnić temat. Ale... O, spójrzcie na ten plakat. On tak trochę wygląda, ja wiem, że to jest logo żniwiarzy, ale on tak trochę wygląda jak logo Arkham City. I nie powiecie mi, że nie. Ja mam swoje. Tak, już ich widzę. Już nawet nie wiem, skąd do mnie strzelają, ale spoko. Dobra, strzelam w pociąg, co mija się z celem. I sensem. Fuck. Jest problem. Dobra, tych dwóch mamy z głowy, ale widzę, że jest ich tam jeszcze więcej. W każdym razie pociąg tak czy siak się zatrzymał, bo tablica rozdzielcza jest... Nie wiem gdzie, ale na razie do mnie strzelają, więc tym zajmę się w pierwszej. Naładuj zasilacz, Cole. Mamy mało czasu. Dobra, ale nie wiem gdzie on jest, kochanieńka. Dobra, tu jest, widzę. Następny. Jedny, wyjdźcie mi proszę z ten... Z widu. Bo potem dostaję punkty ten... Złej karmy. A to wszystko dlatego, że oni sami wchodzą mi pod rękę, no. No sami to robią, przecież ja nic nie robię. To oni. To jest ich wina. Tylko i wyłącznie. Co jest? O! Nienawidzę tych gości. Z tego względu... że są brutalami, którzy mnie zawsze zabijają. Dobra, umarł. Nie wiem, którą ręką mi się lepiej strzela tak właściwie. Po głębszym namyśle, na prawo nie wiem. Macie, wrzyjcie granat. Chyba prawą. Tak, skoro jesteś na ziemi, to pewnie będę musiała tam zejść. Wow! Tego się nie spodziewałam zupełnie. Uła! To mnie aż zabolało po prostu. Aj. Gdzie on jest? Tam jest, spoko. Oj, chyba dostał moim granatem. Także miło, miło. Dobra, padł. Nie, nie padł, przyszedł następny. Okej. Jest spoko, spokojnie, jest dobrze. Nie widzę. O, widzę, dobra, widzę. A, masz granata. Dobra. Padnąwszy. Czy tutaj jest jakiś zasilacz? A jakże? Czyli nawet w odpowiednim momencie mnie zrzucił z tego pociągu. Naładowany? Tak, czy nie? Tak, czy nie? Nie wiem. Zwątpiłam, tak na wszelki wypadek. Więc tak, szukamy ciapongu. Aha, dobra. Nie zrzucił mnie za daleko, także spoko. Bo zdarzało się tak, że mnie odrzucał w ogóle gdzieś w kosmos. Jak to ze żniwiarzami bywa. Oni lubią mnie wyrzucać. Dlaczego nie jedziemy? Dlaczego nie jedziemy? Dlaczego do mnie strzela? Dobra, ale czemu? No przecież naładowałam temat. No hej, co jest nie tak?
jesteśmy chyba znowu u Neka. Ups. Dobra, zdążyłam. Dlaczego tu was tak dużo? Nie, idź sobie. No Boże, czuję się jakbym grała na hardzie znowu po prostu. Gdzie jest ta głupia tablica? Tu. Dobra. No to jest ta, którą naładowałam. Dlaczego ona się rozładowała? To mnie bardzo interesuje akurat. Może dlatego, że mi się ten nie zrobił. Quest nie zaktualizował. Może to nie była ta, nie wiem. Już sama nie wiem. Mniejsza. Jesteś prawie na miejscu. Powiadomię wszystkich. Prawie robi wielką różnicę, kochanieńka. Zaczynamy. Spodziewam się tu jakichś izolatorów. Ale nie, na razie nie widzę żadnego. To chyba generalnie... Dobrze. No przecież zabiłam! Co tutaj robisz? No pogięło ich komple... O nie! Jeszcze mnie zabiją. Nie wiem gdzie jest, dobra, tam gdzieś, stamtąd poszło. Na mapę powinnam patrzeć, głupia ja. Dobra, izolator padł. Ja bym mogła się w sumie troszeczkę podładować, bo zaraz muszę się... Kurczę, zmierzyć jeszcze z tym kolesiem. Wiem, że muszę podładować ten na dole. Ale chyba wolę najpierw się pozbyć tego typa. Który poszedł. Tak, Colt. Współpraca na poziomie... Super. Już zaczyna być jak Ezio. On stoi tam, prawda? No pewnie, że tak. Co za menda głupia. Idziemy? Nie. Naładowujemy pod to coś na dole. Zielone. Powinno jechać. Boże, co ja tutaj za apokalipsę zrobiłam na ziemi. No chwila, moment. Pali się, czy co? Przestań jeździć po torach. Błagam. Dziękuję. Usuwanie samochodów z torów. Kolejny problem. Dobra, mam nadzieję, że ten nie będzie jakoś super przeszkadzał. Ojej, widzę następnych przeciwników, więc może od razu się nimi zajmę. Żeby sobie nie robić pod górkę. O, jak się chowa spryciulka, no proszę. Dobra, idziemy w pociąg. Z ludźmi w środku zresztą. Oni tam niby są, ale ani nie krzyczą, ani nic. Dziwne w sumie. No myślałam, że bym musiała zejść ten samochód jeszcze stamtąd. Jesteś blisko stacji. No mam nadzieję. Pat mi się tak jakoś dziwnie trzęsie. Jest i stacja. Tłum zdziwił się, że terrorysta zjawił się i uwolnił ich bliskich. Hipokryci. Wczoraj chcieli mojej głowy, a teraz traktują mnie jak rodzinę. Ale prawdę mówiąc, to było miłe. Przez krótki czas traktowano mnie jak bohatera. Przyjemne uczucie. Szukałem Johna w tłumie, gdy ludzie zaczęli opuszczać stację. Nigdzie go nie widziałem.
A, koleś na tym zdjęciu jest tak podobny do Johna jak kupa do owsianki. Jej, pierwszy achievement. Fajnie. Znaczy, no pierwszy achievement w sumie. Dobrze powiedziałam. Zawód szpieg w tamtą stronę. Do tamtego mam najbliżej, dlatego idziemy w tamtym kierunku. Poza tym idziemy wysadzić stację z benzynami. Stację benzynową. To chciałam powiedzieć. Czy to będzie na budynku, czy... Na budynku. Nienawidzę taki, gdzie się nie da na nie wejść. Już ktoś do mnie... Te! Chodź tu. Nie? Dobra, to sama przyjdę. Jak sobie życzysz? O, ale tego stary pożałujesz, nie? W co on strzela? W co on tam strzela? Ale nie, ty nie spadasz, tylko on spada. A, widzę, że się zaprzyjaźniłeś ze żniwiarzami, słuchaj. Zdaje się, że jeden z kurierów żniwiarzy próbuje się tędy przedostać. Zajmij się nim. Super, śledź kuriera nie da się wykryć, no ubóstwiam temat. Gdzie tam ucieka? Nic nie ucieka. Do ucieczki mu jeszcze daleko. Gdzie on jest? Dobra. Jezu, jakby mnie tak pociąg przejechał. Nie ucieka, no. Jest tuż obok. Okej, teraz może trochę ucieka. Ups. Było trochę za blisko. Skacz, bo jeszcze ucieknie. Będzie dramat. I będzie dramat, Cole. Najprościej jest ich śledzić po dachach. Fuck. Jak się idzie za nim, to nie jest tak jak w Assassin's Creed, że można sobie za nim iść i schować się za rurką. On jest w stanie nas zobaczyć. Cholera, czas mi się kończy. Bo trochę zrypałam. A nawet nie. Dobra, poczekam aż sobie pójdzie. Poszedł. I weźmiemy to, co zostawił, czyli pożywne odłamki. Milusia. 40%. Widziałam twoje plakaty rozwieszone przez ludzi. I pomyślałem, że powinniśmy je wykorzystać. Wiesz, zarobić trochę szmalu. Pomyśl o tym. Nie wiem, dlaczego to zrobiłam. Po prostu to zrobiłam. Zobaczmy, gdzie się znajdujemy. No to chyba... Dobra. Machniemy te podsłuchy. Znacznik mi się nie postawił. I na dzisiaj skończymy. I wiecie co? Tak sobie myślę, że... Że mam ochotę ich rozgromić. A nóż wyrzucą coś ciekawego? A nie, już chyba paczkę dostałam od nich, to wtedy nie wyrzucą niczego. Niestety. Gdzieś... tu. Żniwiarze zamontowali podsłuchy w naszym... Co ty robisz? Proszę, wyłącz je. Ona robiła, Boże! Biedna kobieta. Coś jej się z główką stało. Wpadła w nagłą chorobę sierocą. Bidulka. Dobra, mamy 12 podsłuchów do zniszczenia.
I przyznam wam szczerze, że pamiętam ten budynek i jest straszny. Jest serio okropny. Dobra. Let's see. Dobra, jeden jest tam u góry. I oczywiście nie da się tam wejść. O Jezus, Kol. Żebyś ty tak chciał ze mną współpracować. To by było... Ojej. Dzień dobry. Patrzcie, skrzynka kontaktowa. Mogę ją nawet pobrać, skoro już tu jestem przy niej. Nie wiem, jak długo byłem przywiązany do tego krzesła, przynajmniej kilka godzin. Wreszcie ściągnięto worek i zobaczyłem, że przede mną stoi jakiś nieokrzesaniec. Musiał mieć ponad 2 metry i ważyć ze 150 kilo. Powiedział, że mnie pobije, a jeśli zechce, żeby przestał, muszę przekazać mu to mentalnie, moim umysłem. Potem przyłożył mi w twarz. Nie słuchałam, o czym mówił. Mam nadzieję, żeby mówił ciekawie. Naprawdę, nie skupiam się nad tym, ponieważ... Mówiłam już raz, to wszystko przesłuchiwałam. Więc tym razem... Coś świeci. Odpuszczam. Ale wam nie odpuszczę, panowie. Takim jak wy się nie odpuszczę. Padł? Jeszcze tylko jeden. Jak strzela w paczkę, to wybuchnie? Nie. Łe. Łe. Chciałam zrobić boom. A tulipa. Tu mi gra zabrania. Ja widzę tu. Ile jeszcze zostało? Jeszcze połowa, o mamo. Myślałam, że to szybciej pójdzie. No tak, tylko że Kol nie współpracuje, no to nie pójdzie szybciej. A, muszę znaleźć jakiś sposób, żeby tam się wspiąć. No nie, 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 Kol, tak? Nie, miałeś skoczyć sobie tu i złapać się tamtego, no co za... Och, Kol. Utrudniasz, stary. Mu się nie zachciało do mnie strzelać tak jak temu. Dobra. Jest dokładnie ten podsłuch z tej strony, dobrze. Mhm. Ktoś chyba do mnie... Jezus, jak się wybiął Kol. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Pewnie zwróciliście. Dobra. Szukamy dalej. Tam się jeden błyszczy. Tam też się coś błyszczy, ale to jest neon, więc nie. Nienawidzę go, nie? Po prostu momentami potrafi wszystko utrudnić. Wszyściusieńko. Dobra, tu jest jeden. Ile ich jeszcze? Kurczę, dużo ich zostało. Trudny ten budynek jest. Dobra. Więc tak, jeden jest tu, drugi jest tam. Okej. Dziesiąty jest tutaj. O kurczę, tam jakiś pominęłam. Jest niby dokładnie w tym miejscu gdzieś. Aha. A gdzie? Nie widzę. Centralnie nie widzę. Ach, tu. Między tymi neonami. Okej. Jeszcze jeden gdzieś. Gdzieś tam. Widzę cię.
I mamy komplet. Świetnie. I tym optymistycznym akcentem, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się już niebawem w Empire City again. Idę szukać paczki. Trzymajcie się i cześć.